salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A3 z korzyścią do 30 tysięcy złotych. Trying to find some good talk, guys. Just everybody bear with me here a little bit. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. A taką właśnie taką ludowość, taką chęć do zabawy ulicznej są. This is Polish talk radio. Na ulicach. Bo ten dzielnicy Pragi jest właśnie taką scenografię, gdzie te zespoły właśnie pasują jak po prostu, to jest ich otoczenie, jest im może. Bo to jest tak dzielnica warszawska, o której się mówi, że owszem, no jak... Hey, Gargiulo, see if you can find me the RDC, Polski Radio, RDC, and see what their request line is, if I can call them. Okay. RDC, does it say Polski Radio? Polski Radio. Polski Radio. Spacer po Pradze. On jest częścią programu Otwartej Ząbkowskiej. I w tym muzycznym spacerze przywołujemy właśnie taką wielokulturowość Pragi, wątki żydowskie. Chodzimy razem z muzykami, klezmerami. Muzykami and klezmerami. Czas, zatrzymujemy się na przykład. Dad, we need a really hot Polish bitch in here. That's the secret. And have like the. And she walks in and she does like a little polka, you know, with like wooden shoes. Are those Polish people? Yeah, close enough. Naszych spacerach jest. Our Polish bitch is wearing wooden shoes, ain't she? Ned, tell the Polish bitch what she's got to wear. Wooden shoes. And a kilt. And a kilt. With your hair up in a bun. You must wear some Dutch and Scottish attire, even though you're Polish. Yeah, there you go. Wygląda. Fotoreporterzy bardzo lubią te nasze spacery, bo zawsze powstaje mnóstwo ciekawych zdjęć, bo wspaniale to wygląda, jak ludzie w takich nieoczywistych miejscach tańczą, bo zachęcamy ich do tego na pierwszym przystanku zawsze. Hey, Rob, you gotta find me. Trying to reach voicemail. Please hang up. Rob, you're gonna have to give me like the international code. Okay. Like country I know you, code. Yeah, the country code and the international code and all. Czyli to znaczy, ja nic nie wie, nie wie wystarczająco o właśnie o danym miejscu i zaczyna właśnie prowadzić jak to powinno być przyczą na mnie, że ja właśnie. Ale to też jest wspaniałe, bo zwykle to są takie autentyczne historie. Zwykle ktoś starszy się przyłącza i chce wytłumaczyć, że tu była rzeczywiście ta cukiernia, o której pan mówił, ale właśnie ani Marysia, ani pani Jadzia, i właśnie powstaje taka autentyczna historia. Także polecam. Czy na te spacery przychodzą, no właśnie, Polacy i mieszkańcy warszawskiej Pragi, czy też, uwaga, jeżeli kierujemy się w stronę wschodu, to mamy w tej chwili w Warszawie bardzo wiele osób ze wschodu i ze strony ukraińskiej i rosyjskiej. Tak, my staramy się, my promujemy wśród imigrantów te nasze imprezy, bo chcemy, żeby oni też do nas dołączyli, ale też bardzo się staramy o promocję wśród lokalnej społeczności. We're calling Radio Polinski. No, żeby ludzie z Pragi. Hey, we want to go live on the radio. We want to talk about what you're talking about on the air right now. We're here visiting from the USA, and we like your show. We're listening to the radio, RDC, Polski Radio. Tak. Me and my friend, we're from America, and we're visiting, and we're listening to your radio station right now, and we really, really like it. It's cool. Thank you very much. And are they doing like where listeners can call in? Yes, they can. Is this the right station right here, sir? That's the right. I'm listening to the right station, right? Yes. Right here. Now, what are they talking? See, there's a little bit of a language barrier. We don't understand Polish that good. What's the subject they're talking about? We would like to call in as some eager Americans that are listening to your show. To be honest with you, I have no idea what they're talking about right now because I'm not listening at this moment. Just like Rob. But aren't you a phone screener for the show, and so you need to know the topics that they're speaking about? We know a little bit about radio. Okay. So, I mean, you know, do you think that they would want to put us on? We're radio guys from America that are visiting over here during the Polish Sausage Fest. And we just want to know if they want to talk about... We're here for the Pivko and the Trafka. We're here for the Pivko and the Trafka. You can call number 645-9090. Hold on, 645-090.
What is it again? 9090. Okay, so 645-9090? Yes. Okay. Exactly. Now, so what number am I calling now? Is this the interaction line? No, it's marketing department. Oh, marketing department. Okay, and what time is it over there? And I mean, what time is it right here locally, right now? 4:30 to 4. P.M.? Yes. Yeah, we were out all night. Can you give us some places that maybe we would want to visit, me and my friend Ned? Because we just got here last night. We got jet lag. What's the hot spots? In Warsaw? Yeah, in Warsaw. You mean like party or what kind of place? Well, like, do you guys have donkey bars over here? In Mexico, they got bars with donkeys in them. Do they have that here? No, they don't have that. No. Is prostitution legal? No, it's not legal. Oh, but you can probably find it, can't you? Yeah, you can. Yeah, I mean, same with America. How about like weed, like marijuana? Is that legal? No. No. Sorry. See, not at all. Like, is there any of it coming? Is there any of it floating around though? If we wanted to buy it? No, it's illegal. Like, yeah, we know it's illegal, but you know. Is it like really illegal, or is it like marijuana? It is. What is? What is it? He hung up on me. Anson, I like cold calling police station. Yeah. So we get the phone bill. Oh God, you're right. Well, we'll just get it turned off and turn a new one on. So that's a white trash. Polski radio. Udałeś się do polskiego radia RDC. Prosimy czekać na połączenie. Hello? Dodzwoniłeś się do polskiego radia RDC. Prosimy czekać na połączenie. Was that next? Press a zero or something. Dodzwoniłeś się do polskiego radia RDC. Prosimy czekać na połączenie. A bunch of dicks. I mean, how many Polacks does it take to answer the question?